Witajcie kochani, dzisiejszy odcinek nie będzie aż tak długi, jak pewnie przywykliście, że na moim kanale odcinki zwykle trwają od godziny do półtorej. Dzisiejszy myślę, że nie potrwa więcej niż 20 minut, a to dlatego, że wiedza ta jest według mnie wyjątkowo ważna. Nie chciałabym, żeby umknęła Wam gdzieś po prostu w nadmiarze, w natłoku informacji. Kolejne odcinki niestety będą już dużo dłuższe i dużo bardziej skomplikowane i zawiłe. Nie sądzę, że uda mi się je podzielić na jakieś mniejsze sekcje, mniejsze fragmenty, ale będę próbowała. Dlaczego dzisiejszy odcinek jest taki ważny? Dlatego, że pozwoli Wam sobie uświadomić, dlaczego Wasze manifestacje marzeń nie działają i nie przynoszą efektów. Ja planuję oczywiście oddzielny odcinek na temat magii liczb 3-6-9 i manifestowania marzeń, ale i tak mam tak dużo informacji Wam do przekazania, że nie będę wtedy mówiła o tym, o czym będę mówiła dzisiaj. I żeby już nie przedłużać, to jedziemy z koksem i do przodu. Żyjemy, kochani, w takim fałszywym przekonaniu, że nasz świat jest dualny, że Ziemia ma dwa bieguny, północny i południowy, tak? Że istnieją tylko dwie energie, energia dodatnia i energia ujemna. Ale w rzeczywistości wszystko tak naprawdę jest troiste, niedualne. W magnesie są dwa bieguny, zgadzam się, północny, który ja utożsamiam z trójką i południowy, który utożsamiam z szóstką, ale jest też środek, oś tego magnesu, który reprezentuje liczbę 9. Dlatego właśnie magnes działa, bo dziewiątka jest tą osią wszechświata. Prawo trzech odnajdujemy tak naprawdę u źródeł wszystkich pradawnych systemów. Jest to podstawowe prawo trzech zasad, czy też trzech sił, które kształtują wszelkie zjawiska w całej ich różnorodności i jedności wszystkich wszechświatów jednocześnie. Mówi ono o tym, że każde zjawisko, niezależnie od jego skali, jest efektem spotkania się lub kombinacji trzech przeciwstawnych sił. I zwykle sądzi się, że do wywołania jakiegoś zjawiska potrzebne są tylko dwie siły, tak? Czyli na przykład energia męska i energia żeńska, albo energia dodatnia i energia ujemna i tym podobne, tak? Tymczasem bez tej trzeciej siły nic nie mogłoby w tym naszym świecie, a nawet wszechświecie zaistnieć. Gdziekolwiek zaobserwujesz jakiś zastój lub takie niekończące się wahanie, czyli dokładnie to, co ja teraz mam w moim życiu, nie? Totalny zastój od paru miesięcy, oznacza to, że zabrakło właśnie tej trzeciej siły. I pierwsza siła, kochani, to jest siła czynna, dodatnia. Druga siła to jest siła bierna, która jest ujemna, ale ona jest tylko z pozoru bierna. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. I trzecia siła to jest właśnie siła neutralizująca. Wszystkie trzy siły są jednakowo tak samo czynne. Dopiero w momencie wzajemnego spotkania się, w danym momencie przybierają one formę czynną, bierną albo neutralizującą. O ile dwie pierwsze siły możemy łatwo zaobserwować w działaniu, tak? O tyle ta trzecia siła z powodu niedoskonałości naszych zmysłów pozostaje dla nas ukryta. I podobnie zresztą jak cała przestrzeń 4D. Trzecia siła jest właściwością rzeczywistego świata i tylko jeśli nauczymy się widzieć rzeczy same w sobie, możemy dostrzec trzecią siłę w działaniu. Jeśli zainwestujecie trochę czasu w poznanie samego siebie, swojego toku myślenia, swojej świadomości, własnych działań, swoich własnych nawyków, swoich własnych pragnień i tym podobnych, to możecie nauczyć się widzieć właśnie działanie owych trzech sił. I nie jest to wcale niemożliwe. Jeśli nauczysz się widzieć manifestację trzech sił w każdym działaniu, to zaczniesz widzieć świat takim, jakim on właśnie jest. Jak jednak te trzy siły przejawiają się w praktyce, tak, w takim działaniu praktycznym? Załóżmy, że na przykład postanowisz sobie, że
od jutra codziennie rano będziesz ćwiczyć jogę. Czyli dokładnie to, co ja sobie od lat postanawiam. Będę wstawać o wschodzie słońca, ćwiczyć jogę, rytuały tybetańskie. Będę biegać, latać, skakać, pływać. Diabli wiedzą, co jeszcze. I tak od lat sobie postanawiam, tak? I Twój zapał do tego, że postanawiasz coś zrobić, to jest właśnie ta siła pozytywna. Ale przychodzi rano, kiedy przychodzi czas na ćwiczenie i dają o sobie znać Twoje stare nawyki, Twoje złe nawyki, Twoje lenistwo, Twój brak dyscypliny, Twój brak konsekwencji w działaniu, Twój słomiany zapał. To są wszystko te siły negatywne. Czyli Twoja siła pozytywna, ten Twój zapał, Twoje postanowienie zderza się nagle, bach, z tą siłą negatywną, z Twoimi złymi nawykami i przyzwyczajeniami i albo te dwie siły się zrównoważą, albo któraś z nich przezwycięży, któraś z nich będzie wyżej. I tutaj nie ma, kochani, najmniejszego znaczenia, która z tych sił przezwycięży. Kompletnie, nie ma to żadnego znaczenia. Absolutnie najmniejszego, ponieważ ta siła, która przezwycięży, ona i tak będzie na tyle osłabiona, że nie będzie posiadała wystarczająco dużo energii, aby podjąć jakiekolwiek dalsze działanie. I najstraszniejsze w tym wszystkim to jest to, że tak może wyglądać właśnie całe nasze ludzkie życie, całutkie, od urodzenia do śmierci. Jeśli tego nie zrozumiemy i czegoś z tym nie zrobimy, nie podejmiemy jakichś konkretnych działań. No i teraz tak, jak wprowadzić tą trzecią siłę w działanie, żeby zmienić to nasze życie, żeby naszym manifestacjom nadać jakąś szansę w ogóle na wydarzenie się, tak? Tą trzecią siłą, kochani, może być jakaś nowa wiedza, może być jakaś nowa książka, która pokaże Ci, że musisz nad sobą pracować, aby wzmocnić tą swoją siłę dodatnią. To może być przejście transformacji alchemicznej również, wywołane świadomie albo przez jakieś procesy życiowe, tak, wywołane odgórnie. Dzięki trzeciej sile Twój zapał może wreszcie pokonać tą inercję i umożliwić Ci realizację Twojego upragnionego zamiaru. Trójka to jest ta moc generowania, formowania i wzrostu. Czyli generujemy jakąś energię, jakiś potencjał, jakąś moc, tak? W momencie, kiedy te dwie energie, dodatnia i ujemna, się ze sobą zderzają, nadajemy kształt tej energii, ale żeby wzrastać dalej, ta energia musi mieć odpowiedni ładunek energetyczny, a przeważnie go nie ma, tak? Ten pierwotny dualizm, czyli duch, materia, energia męska, energia żeńska, te dwie pierwotne siły dają początek trzeciej, która uzupełnia pierwotną triadę w początkach naszej manifestacji. I te pierwsze liczby to są te trzy aspekty boskości, te trzy logosy. O logosach będę mówiła w innym odcinku, sorry, nie mogę wszystkiego wsadzić do jednego. Czyli te trzy pierwsze liczby to są trzy aspekty boskości, trzy logosy, za pomocą których generowany jest cały zamanifestowany wszechświat. Nawet z pozoru proste zjawiska mogą w gruncie rzeczy być bardzo złożoną kombinacją trójek właśnie. Trzy siły przejawiają się dosłownie we wszystkim, również w absolucie, ale ponieważ absolut tworzy jedność, to owe trzy siły są w nim stopione w jedną całość, tak? Pomimo to, nawet jako jedna całość, te trzy siły zachowują swoją pełnię i one zachowują swoją niezależną wolę, swoją świadomość oraz rozumienie siebie i wszelkich podejmowanych działań. Ta idea jedności trzech sił w absolucie jest nam dobrze znana i bardzo bliska, ponieważ stanowi ona właśnie źródło nauk Trójcy Świętej, obecnej niemal w każdej religii, nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale w każdej prawie religii. Prawo trzech mówi, że każde zjawisko, niezależnie od jego skali, jest efektem spotkania się albo kombinacji trzech przeciwstawnych sił. Pierwsza siła, tak jak już mówiłam, jest to siła czynna, dodatnia. Druga siła to jest siła bierna, ujemna. I trzecia siła to jest ta siła neutralizująca. Te trzy siły przejawiają się dosłownie we wszystkim.
a w miejscu ich połączenia powstają różnego rodzaju zjawiska, czy też światy, bo tak właśnie są kreowane różne światy. W każdym z tych światów działają trzy siły, które już nie tworzą całości. Każda z trzech sił zawiera w sobie możliwości wszystkich trzech sił, ale w miejscu spotkania każda z nich manifestuje tylko jedną zasadę: czynną, bierną bądź neutralizującą. I wspólnie trzy siły znowu tworzą taką triadę, która wywołuje kombinację zjawiska, światy. Podsumujmy, dobra? Bo może nie jest to do końca jasne. Są trzy siły w absolucie, które są ze sobą połączone i tworzą taką niepodzielną jedność. Nawet jako jedna całość, jednak te trzy siły zachowują swoją pełnię i swoją niezależną wolę, swoją świadomość oraz rozumienie siebie i wszelkich podejmowanych przez nie działań, tak? Te trzy siły łączą się i rozdzielają się zgodnie z własną wolą i swoimi własnymi decyzjami, a w miejscu ich połączenia powstają nowe światy. Trzy siły w światach drugiego rzędu, czyli tych stworzonych przez trzy siły w absolucie, nie przez absolut, tak? To te trzy siły w światach drugiego rzędu, one są podzielone, nie są już połączone w jedność, dlatego każdy kolejny świat posiada swoją własną wolę i swoją własną świadomość. Te trzy siły, tutaj nie ma już jednej woli, tylko są trzy różne wole. Nie ma jednej świadomości, tylko trzy różne świadomości. Nie ma jednej niepodzielnej jedności, tylko trzy różne jedności. I te trzy siły tworzą triadę, która wywołuje nowe zjawiska, nowe światy. Miejsce spotkania trzech sił staje się przypadkowe bądź takie mechaniczne. Wola absolutu, która tworzy światy drugiego rzędu i nimi rządzi, tutaj nie rządzi. Nie rządzi ich twórczą pracą, tak bym to ujęła, tak? Graficznie przedstawiliśmy absolut jako okrąg. Ja go sobie tutaj zaznaczałam numerem 1, a w nim inne okręgi, czyli światy drugiego rzędu i zaznaczyłam je sobie tutaj numerem 3, tak? W każdym ze światów drugiego rzędu znowu spotykają się trzy podzielone siły i tworzą one nowe światy, tym razem trzeciego rzędu, tak? Co możemy powiedzieć o tych światach trzeciego rzędu? Światy trzeciego rzędu zostały stworzone przez trzy na wpół mechanicznie działające siły. Nie zależą już one od pojedynczej woli absolutu, ale od trzech mechanicznych praw. Po stworzeniu stają się one źródłem przejawiania się trzech własnych nowych sił. I znajdują się one pod działaniem sześciu sił, czyli tutaj działają już te trzy siły świata drugiego rzędu i trzy siły świata trzeciego rzędu, czyli siły własne, tak? W świecie czwartego rzędu będą już działały trzy siły świata drugiego rzędu, sześć sił świata trzeciego rzędu i trzy siły własne, co po zredukowaniu do jednej liczby daje nam trzy. Światy czwartego rzędu są jeszcze bardziej mechaniczne i jeszcze bardziej podporządkowane jeszcze większej liczbie praw, a jednocześnie jeszcze dalej od pojedynczej woli absolutu, tak? Światy piątego rzędu, stworzone wewnątrz światów czwartego rzędu, będą rządzone już przez 24 siły. Czyli będą to trzy siły świata drugiego rzędu, sześć sił świata trzeciego rzędu i 12 sił świata czwartego rzędu plus trzy siły własne. Po zredukowaniu do jednej cyfry daje nam to szóstkę. I teraz tak, światy szóstego rzędu z kolei, stworzone wewnątrz światów piątego rzędu, będą rządzone aż przez 48 sił. Czyli będą to trzy siły świata drugiego rzędu, sześć sił świata trzeciego rzędu, 12 sił świata czwartego rzędu i trzy siły własne. Po zredukowaniu do jednej cyfry otrzymujemy szóstkę. Światy, kochani, szóstego rzędu, teraz światy siódmego rzędu, tak, stworzone wewnątrz światów szóstego rzędu, one będą rządzone przez 96 sił. Co po zredukowaniu do jednej liczby daje nam znowu szóstkę.
Światy kolejnego rzędu będą rządzone przez 192 siły, co znowu po zredukowaniu do jednej cyfry daje nam trójkę, i tak dalej, i tak dalej. Liczby sił kolejnych światów po numerologicznej redukcji do jednej cyfry, one utworzą taki wzór 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6 i się pewnie zastanawiacie, gdzie jest ta dziewiątka, tak? A kiedy przeniesiemy to na znaną nam rzeczywistość, to okaże się, kochani, że świat numer 3 to świat reprezentujący sumę światów gwiezdnych, jak na przykład nasza Droga Mleczna. Świat numer 6 to jest jeden ze światów wewnątrz tego świata, czyli skupisko gwiazd nazywane Drogą Mleczną. Świat numer 12 to jest jedno ze słońc Drogi Mlecznej, czyli na przykład nasze Słońce. Świat 24 to będzie świat planet naszego Układu Słonecznego. Świat 48, czyli rządzony przez 48 praw, tak? To będzie właśnie nasza Ziemia, kochani. I świat 96, tam gdzie rządzi 96 praw, to będzie właśnie nasz Księżyc. Gdyby istniał świat, gdzie rządzi 192 prawa, to byłby on satelitą naszego Księżyca, ale czegoś takiego jeszcze nie ma, tak? Łańcuch światów, którego ogniwa stanowi absolut, wszystkie planety, Słońca, Księżyce, tworzą tak zwany promień stworzenia. Absolut daje początek niekończącej się liczby światów, z których każdy rozpoczyna nowy i odrębny promień stworzenia. Im mniej praw działa w danym świecie, tym bliżej znajduje się on woli absolutu, a im bardziej się im więcej praw, tak, rządzi w danym świecie, tym bardziej oddala się on od woli absolutu, tym większa mechaniczność jest człowieka i tym, no właśnie, tym bardziej odbiega on od woli absolutu. My żyjemy w bardzo ciemnym i odległym od absolutu w świecie, który jest podporządkowany aż 48 prawom. I skoro już wiemy, jak działa nasz wszechświat, możemy teraz przejść do wpływów, jakie na nas wywierają inne planety. Skupimy się tu głównie na Saturnie, na Słońcu i na Księżycu, gdyż, jak w kolejnych odcinkach się przekonacie, są one ściśle związane z naszymi liczbami 3, 6, 9. Zanim jednak do tego przejdziemy, musicie jednak jeszcze wiedzieć, że planety to tak naprawdę są również żywe istoty. One mają swój określony wiek, one mają czas życia, mają także możliwości rozwoju. Planetą w stadium rozwoju, rodzącą się dopiero, jest na przykład Księżyc, tak? Nie osiągnął on jeszcze wyższego stopnia inteligencji, który ma na przykład Ziemia, ale rośnie, rozwija się i całkiem możliwe, że osiągnie kiedyś ten sam poziom, na którym jest obecnie Ziemia. A wtedy w jego pobliżu pojawi się inny Księżyc, a Ziemia zamieni się w jego Słońce. I Słońce też kiedyś było jak Ziemia, a Ziemia była jak Księżyc. A jeśli cofniemy się jeszcze bardziej w czasie, to Słońce było takie jak Księżyc. Inteligencja Słońca jest boska i Ziemia ma szansę również się taka stać, ale czy wykorzysta tę szansę, czy umrze, niczego nie osiągnąwszy, tego nie wiemy, tak? Wiemy natomiast, że istnieje określony limit czasowy, do którego pewne rzeczy powinny zostać zrobione, a jeśli tak się nie stanie, to Ziemia może przepaść. I teraz, mając na uwadze alchemiczne prawo jak na górze, tak na dole, jak na dole, tak na górze, które mówi o tym, że cały kosmos, wszystkie gwiazdy i planety, one są tak naprawdę kosmiczną wersją tego, co istnieje w nas samych, to wiedząc już, jak wygląda to życie gwiazd i planet i całego kosmosu, powinniśmy przełożyć to na nasze życie wewnętrzne, a to oznacza, kochani, że my również mamy ograniczony czas
i my również możemy albo ewoluować, wznosić się w górę, albo możemy upadać. Niestety, według Gurdżajewa, prognozy są takie, że jeśli ktoś z poziomu Ziemi spadnie na poziom jeszcze niższy, czyli spadniecie na ten księżyc, który jest rządzony już nie liczbą 48 praw, ale 96, to oddalenie od źródła, a oddalenie od absolutu będzie już tak horrendalnie ogromne, że będzie Wam trudno wyrwać się z tej Waszej mechaniczności. No wiecie, no to tak jakby robot miał odzyskać swoją własną duszę i dążyć do powrotu do źródła. Także jest później niż się wydaje, bo jest naprawdę późno. Mam wrażenie, że tutaj już jak pewien cykl w historii świata dobiega końca i jeśli nie odbijemy się naprawdę teraz w górę, nie wskoczymy na ten świat rządzony 24 prawami, to niestety, ale spadniemy na księżyc, gdzie obowiązuje 96 praw, a dalej to już nawet, wiecie, już nic nie ma, nie? Nie ma tego świata, gdzie by rządziły 192 prawa. Co nie znaczy, że on nie jest możliwy do stworzenia, ale tak może właśnie będzie wyglądało piekło. Wiecie, nauczanie chrześcijańskie zawsze mówiło, że prawdziwe piekło nie będzie polegało na tym, że będziecie się smażyć w kotłach i diabeł będzie was tam dźgał widłami, że ono będzie polegało na wiecznej tęsknocie za Bogiem i na tej świadomości utracenia na zawsze tej więzi z Bogiem. Co właśnie chyba tak mi się wydaje, tak, że w tym wszystkim, co dzisiaj Wam powiedziałam, to nauczanie znajduje swoje odzwierciedlenie, prawda? Także kochani, transformujcie, budźcie się i manifestujcie, bo teraz wiecie, czego Wam brakowało do pełni tej manifestacji. Brakowało Wam siły neutralizującej. A w następnym odcinku powiemy sobie o magicznych kwadratach planetarnych. I to, myślę, też będzie duży krok milowy w zrozumieniu, jak ten świat działa i na czym mamy się teraz koncentrować. Buziaki, pa, pa!